bardziej wyżej biorą kratę na brzuchu, niż trochę przygotowiska, piska i oczywiście te mięśnie warstwy powierzchownej, które często wzmocniamy, wystarczy zobaczyć po Instagramie, prawda? Coś, co nas najbardziej jara, to bardzo często nie są jakieś wpisy merytoryczne, chociaż mam nadzieję, że ta grupa bardziej by doceniła merytorykę. Natomiast lubimy oglądać panie z obstającymi pośladkami, z fajnymi brzuszkami, tak samo jak facet marzymy na brzuchu i jest tak po prostu pod sylwetkę V zrobiony, zdecydowanie lepiej to wypada. W nawiązaniu do poprzedniego wykładu przeprowadzonego przez Paminę i przez Emilię, chciałbym tylko, żebyście nie nagadywali wszystkich po kolei pań karmiących piersią w celu nabycia tych aminokwasów najlepszych. Niemniej jednak my też zahaczymy tutaj troszeczkę o te tematy dotyczące elementów, które mało są znane, jeżeli chodzi o promowanie anabolizmu białek mięśniowych. A więc powiemy sobie i o kontekście suplementacyjnym, czyli wybrać sobie na przykład koncentracje węglowodanowe typu karbo, czy też targo, czy też zwykłą glukozę, czy podjechać pod aminokwasy rozgałęzione, pod aminokwasy egzogenne, czy też pod białka sylwatkowe lub inne suplementy tego typu, ale powiemy również o tym, jaki mamy naturalny sposób na taki bardzo fajny szejk potęgowy, co on powinien zawierać i w zasadzie podsumowując tutaj koncepcje, które podali Wam w spójnym takim przekazie i Marek Fischer, i Patryk Szachta wraz z Łukaszem Sieńczewskim, no i właśnie Paulina i Emilia, które przed chwilą ze sceny weszły, dowiemy się, jak tutaj można w największym dziale prezentować całość tych aspektów regeneracji proteinowej. Może na dzień dobry z grubej rury to będzie troszeczkę więcej takiej biochemii żywienia, jakieś trudne, dziwne nazwy, brzydkie słowa, natomiast w późniejszym elemencie już będziemy mieli przeskok do wartości prostszych. Być może taka jeszcze ekstra kwestia dodana, zanim zaczniemy rozmawiać w ogóle o tym aspekcie PKT i mTOR jako takich bardzo ważnych regulatorów naszego anabolizmu. W zasadzie powiedzielibyśmy sobie, że to jest taka kwestia klucz do zamka. No oczywiście, jeżeli chcemy otworzyć auto, to do tego auta musimy mieć swoisty kluczek. Choćbyśmy mieli Volkswagena, no to oczywiście nie każdy kluczek do Volkswagena otwiera każde auto. Stąd też właśnie te dwie gimnazje będą bardzo ważne ku temu, aby w ogóle rozpocząć całą dywagację na temat przemian anabolicznych. Jeżeli chcemy rozbudować ten mięsień, aby popaść w anabolizm białek mięśniowych zamiast katabolizmu, a więc ich rozkładu, musimy tutaj spełniać pewne normy. Zanim jednak o tym porozmawiamy sobie, jak chociażby białka, tłuszcze i węglowodany wpływają na ten aspekt, to ja też postaram się nawiązać trochę do tej płodności, bo oczywiście wysoki poziom testosteronu, czy też jego puli aktywnej, o czym zaraz będziemy mówić, nie jest to tylko i wyłącznie element, który służy nam oczywiście rozmnażaniu się, ale także z perspektywy właśnie budowy masy mięśniowej, czy też hamowania nadmiernej odpowiedzi kortyzolu, może mieć niebagatelny wpływ. No i my mamy coś takiego jak białko o nazwie SHBG. Polska nazwa to jest globulina wiążąca hormony płciowe, natomiast faktycznie ten skrót SHBG to jest sex hormone binding globulin. Chodzi w tym wszystkim o to, że możemy mieć wysoką pulę testosteronu całkowitego, a więc to badanie, które często wykonujemy sobie, chcą sprawdzić, jaki mamy poziom testosteronu ogółem w mężczyźnie, natomiast zapominamy o tym, że bardzo ważne jest to, ile my mamy środków wolnych, a więc mamy tak zwaną pulę testosteronu wolną i testosteron w formie związanej. Jak się pewnie domyślacie, najbardziej cenna jest dla nas ta pula wolna, ta, która może połączyć się z naszym receptorem androgenowym i faktycznie wskazywać na liczne elementy dotyczące anabolizmu. Więc wzrost siły, wzrost wydolności, wzrost anabolizmu białek mięśniowych będzie zależał głównie od tego, ile my mamy tego testosteronu w formie wolnej. No i elementami, które są jak najbardziej skorelowane jako przyjaciele tego testosteronu w formie wolnej, to będzie przede wszystkim odpowiedni wysoki udział węglowodanów, odpowiednia wysoka ilość białek, ale oczywiście ich jakości. Więc mówimy nie tylko o analizie ilościowej w cyklu, czy dany człowiek dostarcza 150, 200 czy 250 gramów białek dobowo, natomiast również to, jakie są jakości aminokwasów, a więc czy jest tam przedział większy egzogennych, a więc tych, które my musimy dostarczyć ciału, czy też mamy tam aminokwasy bardziej w formie endogennej, a więc te, które nasza własna wątroba poskłada sobie w ramach naszego słynnego AST i ALT, a więc tych dwóch transferów, które my też bardzo często badamy pod wpływem naszego zdrowia, tego organu właśnie, który cały czas filtruje i tak jak dziewczyny wcześniej mówiły, on nie kumuluje, natomiast filtruje na bieżąco, a więc to jest taki nasz magazyn chemiczny organizmu. Oprócz tego musimy powiedzieć sobie o odpowiednim spożyciu tłuszczów. Tutaj też Marek napomniał, że bardzo często niestety w standardowej diecie kulturystycznej tego tłuszczu my mamy jak na lekarstwo. Bywają nawet takie przypadki, gdzie dany człowiek posługuje się tylko i wyłącznie tłuszczem takim zewnętrznym w formie jednej łyżeczki czy łyżki oleju lnianego, czy też oliwy z oliwek, natomiast bardzo często zapominamy o tym, że to właśnie te tłuszcze nasycone, bardzo często zwierzęce, zawierają optymalne ilości cholesterolu, który może stanowić szkielet dla pewnego neuronu, a stamtąd oczywiście wszystkich innych hormonów płciowych, w tym testosteronu.
Więc podsumujmy jeszcze raz. SHBG, wolny testosteron to optymalna ilość węglowodanów, optymalna ilość białek, aminokwasów i oczywiście dobry udział kwasów tłuszczowych, do których zaliczamy przede wszystkim największą ilość kwasów nasyconych oraz jednonienasyconych, czyli omega-9, tych, które są zawarte właśnie w awokado, w orzechach makadamia, w orzechach klatkowych i oczywiście w oliwie z oliwek w największym udziale. Natomiast błonnik i kwasy tłuszczowe wielonienasycone omega-3 to są bardzo często poniekąd wrogowie naszego wolnego testosteronu, więc z tymi dwoma czynnikami my nie możemy przesadzać. Stąd też bardzo często mówi się, żeby chociażby obfitą ilość kwasów omega-3 oddzielać co najmniej około 4 do 5 godzin od naszej adaptacji treningowej sprinterskiej, czyli tej, dzięki której chcemy rozwijać anabolizm naszych działań mięśniowych. W dosyć prosty sposób oznacza to taką małą rotację treningową, więc wtedy, gdy mamy trening na godzinach porannych, to oczywiście te kwasy omega-3 moglibyśmy suplementować po południu, czy też po wieczór i odwrotnie. Jeżeli mamy trening po wieczór, to też moglibyśmy bardziej z rana, czy też do południa zjadać te większe ilości kwasów omega-3. Przy czym przypomina też to, co Paulina i Emilia sobie zastrzegły, że dawka terapeutyczna to jest około 900 do 1000 mg. Więc jeżeli mamy jakąś rybę dobrej jakości, czy też solidny suplement, który zawiera optymalne stężenia kwasu EPA i DHA, tak naprawdę ze 2-3 pigułki plus jakaś delikatna porcja tłustej ryby, czy też nawet trochę orzechów włoskich, mogłoby być wystarczającym elementem do zbudowania całkowitej dawki terapeutycznej tych kwasów tłuszczowych. Natomiast dużo bardziej powinniśmy oprzeć